Parada wszystkich miłośników jednośladów przybyłych na imprezę jest stałym punktem programu zlotu. Prezentacja motocykli jak zwykle przyciąga tysiące turystów, którzy najlepsze miejsca na trasie przejazdu zajmowali już od samego rana. Zdumienie wzbudzał widok młodej pary otwierającej zmotoryzowaną kawalkadę. Poznaliśmy się w zasadzie miesiąc temu na zlocie. W Dąbiu? W Dąbiu, to jest województwo konińskie. No i jakoś tak zostało. Prawie wszyscy uczestnicy zlotu twierdzą, że dopiero podczas jazdy motocyklem mężczyzna czuje się prawdziwie wolny i szczęśliwy. Właśnie ma duszę po prostu, nie? Jak się jedzie motorem. To jest samochód, nie? Wiatr we włosach, ciepło, słońce świeci. To jest wspaniałego. Dla uczestników zlotu najważniejsza jest możliwość spotkania się, wymiany doświadczeń, zakupu oryginalnych części do ich leciwych pojazdów. Najazd jednośladów na Szklarską Porębę w środku sezonu jest dużą atrakcją dla turystów. Taka impreza udana, głośna, motocykle niektóre bardzo drogie, a niektóre są sprzed lat. Największym zainteresowaniem licznie zgromadzonych czasowiczów cieszą się jak zwykle bardzo niebezpieczne pokazy jazdy na jednym kole oraz palenia gumy, czyli zdzierania bieżnika opony w miejscu.